Dawno, dawno temu w maleńkim domu, w wysokich górach, mieszkał ojciec z synem. Byli bardzo biedni i często nie mieli za co kupić nawet kromki chleba. Pewnego dnia, gdy chłopak siedział głodny i smutny przed domem, na podwórze przyleciało 9 kruków. Bądź dziś na polanie, przy wysokiej topoli, powiedział jeden z nich, a potem wszystkie ptaki odleciały. O północy młodzieniec poszedł na polanę i zastał tam nakryty smakołykami stół i piękną złotowłosą dziewczynę. Podczas uczty złotowłosa opowiedziała mu, jak zła urma zamieniła ją i jej 8 braci w kruki. Ich ojciec zmuszony był zamieszkać w lesie ze swym wiernym sługą zamienionym w węża. Młodzieniec spotykał się każdej nocy ze złotowłosą. To, czego nie zjadł, zabierał dla swego ojca. Jedzenia było tak wiele, że wkrótce ojciec mógł sprzedawać smaczne dania innym ludziom, chwaląc się, skąd pochodzą. Nie spodobało się to zazdrosnemu karczmarzowi, który zarabiał coraz mniej pieniędzy. Zakradł się karczmarz nocą na polanę i zobaczył złotowłosą i chłopca. Zazdrosny karczmarz wbiegł na polanę i ciach, obciął złotowłosej warkocz. Zniknął stół, zniknęła złotowłosa. Zamieniła się znów w kruka i odleciała z braćmi daleko, daleko. Rozgniewał się młody cygan i zakręcił karczmarzem tak, aż ten zobaczył gwiazdy. Potem schował warkocz złotowłosej, usiadł i zapłakał gorzko. Wtem zobaczył starego króla i złotego wężyka. Idź za nim, powiedział król, a odnajdziesz moją córkę i synów. Pokonaj złą urmę, a zdejmiesz z nas wszystkich zły czar. Poszedł młody cygan za złotym wężykiem. Szedł 9 dni i 9 nocy, aż wszedł na najwyższą górę. Tu musimy poczekać na kruki, wyszeptał wężyk. Pilnuj dobrze warkocza królewny. Nagle nadleciały kruki, a najmniejszy z nich usiadł młodemu cyganowi na ramieniu. Dam ci moje pióro, abyś mógł przelecieć bezpiecznie nad płomienistą rzeką. I dał młodzieńcowi piórko ze skrzydła. Machnij 9 razy, a będziesz mógł latać. Ptaki odleciały, a młody cygan zszedł w dolinę, skąd było już widać rzekę płomieni. Zauważył tam również jabłoń, na której rosły piękne, soczyste jabłka. Zerwał jedno, ugryzł i zasnął kamiennym snem. Tymczasem zła urma zamieniła się w ropuchę i chciała wleźć do torby, gdzie schowany był złoty warkocz i gdzie spał wężyk. Ropucha przestraszyła się wężyka i wrzasnęła tak głośno, że obudziła chłopca. Młody cygan chwycił ropuchę, zamachał piórkiem i uniósł się nad ziemią. Lecąc nad rzeką, wrzucił do niej ropuchę. A wtedy huk, błysk, brask! Wszystko wokół rozbłysło. Młodzieniec
obudził się w pięknym pałacu, gdzie czekała na niego Złotowłosa, jej bracia i król ze swoim sługą. Nie zabrakło też starego ojca. Niebawem król wyprawił wesele Złotowłosej i młodzieńcowi, a zabawie i swawolom nie było końca. Chupa.